Witam Was w studio Dashbur. W studio dzisiaj gościmy Marka. Witam Cię, Marku, serdecznie. Witam Cię. Marku, chciałbym, żebyś nam powiedział, bo Ty reprezentujesz odmienny styl łowiectwa. Czyli tak bardziej konkretnie może nam coś tutaj przybliżysz, jeżeli chodzi o te... Bo ogólnie jesteś myśliwym, prawda? Polujesz naprawdę sporo czasu. Tak, ponad 20 lat poluję. Ponad 20 lat. Tak? Ale jednak masz ten niedosyt i spróbowałeś czegoś nowego. To znaczy nawet nie specjalnie, tylko przez przypadek, wstępując do sklepu łuczniczego. Czyli jesteś łucznikiem, tak? Jesteś łucznikiem. Łucznikiem, tak. Myśliwym łucznikiem, tak? W tej chwili, równocześnie. Więc moje początki były takie, że po prostu w momencie, kiedy poznałem zasady działania łuku i to, że łuk jest naprawdę precyzyjnym narzędziem i potrafi wysyłać te strzały jednakowo precyzyjnie, równie precyzyjnie lub nawet bardziej precyzyjnie. Nawet bardziej na tych odległościach, na których polujemy z łukiem, no nawet bardziej precyzyjnie niż broń, to przekonało mnie do tego, że ta, nie nazwałbym tego bronią, ale to narzędzie jest bardzo skuteczne, może być skuteczne na tych oczywiście dystansach, na których możemy polować, bo generalnie polowanie z łuku polega na tym, żeby podejść zwierzynę lub wyczekać zwierzynę, która będzie się przemieszczać do 30 metrów od naszego stanowiska. Czyli to jest ogromna sztuka tak naprawdę, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. To jest wyzwanie do myśliwego, który musi po prostu pokonać wszystkie bariery, czyli zmierzyć się ze wszystkimi zmysłami zwierzaka, które niestety przewyższają wszystkie zmysły człowieka, prawda? Oczywiście. Więc to wyzwala bardzo wiele emocji z tym związanych. Nie każde polowanie kończy się sukcesem niestety. Natomiast w momencie, kiedy uczestniczymy w takim polowaniu, przeżywamy takie polowanie, uczymy się dużo więcej z tego względu, że przy normalnym polowaniu z bronią, kiedy wyjdzie zwierz, na którego załóżmy mamy odstrzał, czy na którego polujemy, to nieważny będzie dystans, 50 czy 100 metrów, bo dzisiejsza broń pozwala nam na pozyskiwanie zwierząt na odległości 200 metrów, przykładowo, według prawa. I w tym momencie, jeżeli coś na tym odległości, na której możemy zapolować do tego zwierza, nam wyjdzie, to polowanie się kończy bardzo szybko. Natomiast w momencie, kiedy my siedzimy na zwyżce, czy podchodzimy zwierzynę i musimy ją podejść na bliską odległość strzału, bo tu o to chodzi, tu nie chodzi o to, żeby pozyskiwać na dalekie odległości, kiedy ten łuk również pozwoliłby na pozyskanie z dalszych odległości. Czyli nie ma mowy o tradycyjnym polowaniu z ambony, czy tam nie. Zwyżki? Być może bardziej to jest zbliżone do polowania, tak jak ja zaczynałem 20 lat temu, kiedy była dubeltówka, kiedy była breneka, kiedy świeżo upieczony myśliwy nie mógł kupić broni kulowej, bo były egzaminy dopiero po 3 latach na broń tak. kulową. Prawda? Tak, tak. Więc to było podobne, bo wtedy też się zasadzało na zwyżkach w takich miejscach, gdzie zwierzyna przyjdzie nam do tych 40 metrów, jaki był dozwolony strzał breneką, prawda? Więc to troszeczkę jest podobne do tego polowania, gdzie polowali nasi ojcowie, dziadkowie, kiedy nie mieli takiej broni, która pozwoliła na polowanie na większych dystansach. Ale niestety, powiedzmy z naszym widzą, niestety, nie możemy uprawiać łucznictwa. W Polsce nie możemy uprawiać łucznictwa. My organizujemy wyprawy do naszych południowych sąsiadów, do Słowaków, do Węgrów. Tam można. I co najciekawsze jest, że na tym etapie, którym jesteśmy w Polsce, to jest ogromna liczba myśliwych, którzy już posiadają uprawnienia do polowania z łukiem. Czyli normalnie trzeba posiadać uprawnienia. Dokładnie, trzeba posiadać uprawnienia do polowania z łukiem, prawda? Więc jest bardzo duża liczba myśliwych. Natomiast jak przyjeżdżamy do Słowaków, to tam wcale Słowaccy myśliwi nie polują. Tam wszędzie polują myśliwi z zagranicy, nie? Oni to wprowadzili do siebie, bo jest to dla nich, że tak powiem, interes, prawda? Bo ściągają myśliwych dewizowych z poza granic swojego kraju, którzy polują nie tylko na zwierzynę trofealną, prawda? Bo polują na zwierzynę nietrofealną, na którą nie ma takiego popytu, prawda? A co trzeba zrobić? Jakie kryteria spełnić, żeby uzyskać takie uprawnienia? Jak to się odbywa? Odbywa się to w ten sposób. My organizujemy co roku. Być może, jeżeli będzie większe zainteresowanie, to dwa razy do roku organizujemy takie kursy na myśliwego łucznika. Więc jest to 3-dniowy kurs, jest stosunkowo krótki, bo w większości jest to przeznaczone już dla myśliwych, którzy już mają tą podstawową czy selekcjonerską wiedzę i uprawnienia łowieckie. Więc jest tam wykładana przede wszystkim metodyka myślistwa łuczniczego, prawda? Sposoby polowania na zwierzynę. Ale przepraszam, bo jeszcze wtrącę. Żeby nabyć uprawnienia łucznika, tak. To trzeba posiadać uprawnienia myśliwego, nie, tak? Nie, nie trzeba. Nie, bo w zasadzie kraje, do których jeździmy, nie wymagają od nas żadnych innych dokumentów poza tym licencją bohanterską, prawda? Łuczniczą. No bo łucznictwo to nie tylko łuk, tak? To jest również kusza.
Tak, tylko na kuszę już w tym momencie w Polsce trzeba mieć zezwolenie, prawda? Trzeba uzyskać zezwolenie. Natomiast kusza, wiesz, jest już to coś innego, bo kusza jest zbliżona bardziej do sztucera, prawda? Jest to, nie utrzymujemy tego siły naciągu ramion siłą z własnych mięśni, tylko ona jest zablokowana, trzyma ją mechanizm spustowy. Jeśli osobiście o moje zdanie chodzi, jest to coś, co mnie w ogóle nie pociąga, polowanie z kuszą, bo jest zbyt proste. Zbyt proste. Samo złożenie się do zwierzyny, do strzału wymaga, że tak powiem, delikatności, prawda? Bo zwierzyna raz, że reaguje, raz, że jesteśmy na bliskich odległościach, więc każdy nasz ruch, a jednak zakres ruchu potrzebny do naciągnięcia łuku jest dość duży. Normalne ambony myśliwskie nie nadają się do tego celu, muszą być specjalne stanowiska, bo potrzebujemy, potrzebuję około 1,80 m, 1,90 m przestrzeni wolnej, żeby można było się naciągnąć, prawda? Więc ten zakres ruchowy jest dużo mniejszy niż podniesienie broni, tym bardziej, że z broni polujemy na dalsze odległości, że ta zwierzyna już nie ma z nami takiego kontaktu wzrokowego. Czy, bo tak jak w Polskim Związku Łowieckim mamy zrzeszenia w koła łowieckie. Tak. Czy też są zrzeszenia, jeżeli chodzi o łuczników i tak dalej? Ale pod takim kątem? W innych krajach? Nie, u nas na razie. Czy są jakieś kluby? No, ja nie mówię, żeby przekładać od razu na pole łowiectwa, ale kluby, tak? Które sobie tam trenujecie, strzelacie na strzelnicach, no nie wiem, jak to wygląda. No to od tego się zaczęło. Na pewno jest wiele klubów typowo łuczniczych, bo nie tylko, bo do myśliwstwem łuczniczym interesują się zarówno myśliwi, którzy posiadają uprawnienia, natomiast również zarażają się, że tak powiem, myśliwstwem osoby, które wcześniej nie miały żadnego kontaktu, a wywodzą się bardziej z środowiska łuczniczego, czyli łuczników, którzy trenowali zawody tarczowe czy zawody 3D, prawda? Bo odbywają się w Polsce teraz w wielu miejscach takie zawody 3D, które imitują takie polowanie, prawda? Idziemy sobie po lasach, najczęściej te tarcze, wszystkie figury anatomiczne zwierząt czy figury takie 3D zwierząt są rozstawione po lasach i zasada jest taka, że łucznik musi bez użycia dalmierza, kiedy na polowaniu normalnie używamy dalmierza do określenia odległości. No przynajmniej mamy taką możliwość. Tak? Musimy nawet. Z racji tego, że jednak parabola lotu strzału jest bardzo duża, ta krzywa jest bardzo duża, więc każde 10 metrów robi dość znaczną różnicę, jeśli chodzi o trafienie w cel. Natomiast takie zawody polegają na tym, że określamy optycznie, na oko, bez użycia dalmierza, jaka jest ta odległość, prawda? I to jest bardzo fajna konkurencja, bardzo fajny trening do takiego polowania później w przyszłości, prawda? Więc tak samo podczas kursu są 3 egzaminy. Jeden to jest, polega na trafieniu celu przy użyciu strzały myśliwskiej wyposażonej w stały grot myśliwski. A co to znaczy w stały grot myśliwski? Bo rozróżniamy 3 rodzaje grotów. Jedne groty to są tak zwane field pointy, czyli takie, które strzelamy do tarczy. I są 2 rodzaje grotów myśliwskich, takich do polowań na zwierzynę, czyli groty stałe, czyli mają te ostrze stałe i są groty mechaniczne, które dopiero otwierają się przy zetknięciu z tuszą zwierzyny. Proszę bardzo. I różnica strzelaniem grotem stałym, a grotem mechanicznym jest taka, że grot mechaniczny podczas lotu zachowuje się tak samo jak grot tarczowy. Natomiast grot o ostrzach stałych, potrzebna jest do tego odpowiednia konfiguracja łuku, bo jeżeli strzelimy grotem sportowym, tarczowym, a strzelimy ze źle ustawionego łuku grotem myśliwskim stałym, ten punkt trafienia będzie inny. Czyli to wymaga w tym momencie, ten egzamin wymaga od łucznika, który chce zdobyć ten patent, na tyle wiedzy, że on musi umieć ten swój łuk skonfigurować pod ten grot myśliwski z ostrzami stałymi. A jakie jest zainteresowanie ogólnie w Polsce? Zauważyłeś, zaobserwowałeś, że jest zwyżkowy, tak? Zwyżkowy. Coraz więcej zainteresowania. Tak, samo uczestnictwo na targach pokazuje, jakie jest zainteresowanie. Nasze stanowiska na łucznicy są oblegane tak, że naprawdę każdy chce spróbować. Każdy chce spróbować strzelić, jak to jest, bo ja sam nie miałem świadomości, jak łuk jest precyzyjny i też swoje pierwsze strzały oddałem w sklepie. Tak jak tutaj mogą spróbować wszyscy zwiedzający targi, strzelić sobie z takiego łuku i w tym momencie przekonałem się, że
co znaczy łuk, jak on w dzisiejszych czasach jest precyzyjny, bo każdemu z nas zostało z lat dzieciństwa, że tak, łuki leszczynowe i tak dalej, i tak dalej. Ciężko było czegokolwiek ale trafić. Ale polujecie w pióropuszek normalnie, tak jak Indianie, tak? Proszę? W pióropuszek jak Indianie. Nie. W pióropuszach z lat dzieciństwa pamiętam, że tak... Z lat dzieciństwa, no można by się tak, można by się tak ubrać, natomiast kamuflaż jest bardzo ważny. Przy polowaniu z łukiem kamuflaż jest bardzo ważny. No tak, ważny. Bo trzeba pokonać te zmysły zwierzęcia na bardzo bliskie Trzeba ją oszukać Marku, na każdym poziomie. I jeszcze na koniec jedno pytanko. Jeżeli ktoś jest zainteresowany z naszych widzów, to jakie kroki powinien zrobić, w którym kierunku, kogo znaleźć, żeby te swoje pierwsze, że tak powiem, kroki rozpocząć? A więc nasze stowarzyszenie, Polskie Stowarzyszenie Myślistwa Łuczniczego, posiada stronę internetową www.bowhunter.pl. I na tej stronie może się każdy zarejestrować, zalogować, znajdzie informacje o takich kursach, kiedy one się odbywają. Może się zapisać na taki kurs, dowiedzieć się wszystkiego. Jest forum, na którym osoby, które są w stowarzyszeniu, chętnie pomogą każdemu, kto nie ma zielonego, że tak powiem, pojęcia o tym, bo niestety to jest, tendencja jest zwyżkowa. Jest niewiele sklepów w Polsce, które zajmują się sprzedażą takich łuków i osprzętu do polowań. To niewspółmiernie, jeśli chodzi o sklepy myśliwskie, bo wiadomo, jest to początek, prawda? Ale tendencja jest wzrastająca. W tej chwili prawie jest 200 osób w stowarzyszeniu. Już na ten majowy kurs mamy około 30 osób zapisanych. To zainteresowanie jest naprawdę sporo. Tak. Czyli jak sami widzicie, jeżeli jesteście zainteresowani inną gałęzią łowiectwa, zapraszamy, tak Marek, tak jak powiedziałeś, na stronę, tak. Odwiedzamy. No i co? I próbujemy własnych sił. Dokładnie. Dziękuję Ci serdecznie. Bardzo. Dziękuję serdecznie. Dasz wór.